W Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi rozpoczęły się trzydniowe Dni Pamięci zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Po raz piąty Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i Teatr imienia Stefana Jaracza przypominają sylwetki i twórczość artystów, których życie przerwała lub naznaczyła zagłada. Krystyna Piaseczna. Wystawy w Teatrze Jaracza, w Pałacu Herbsta, wykłady na temat Łodzi 1945 jako nowego żydowskiego domu i żydowskie motywy w twórczości Tadeusza Kantora oraz jutrzejsze spotkanie z profesorem Władysławem Bartoszewskim, więźniem obozu Auschwitz, wreszcie koncerty, spektakle i filmy dokumentalne wypełnią program Dni Pamięci. My ze swojej strony składamy głównie drogą artystyczną hołd wszystkim ofiarom Holokaustu. I sięgamy również po różnego rodzaju wątki żydowskie, które miały miejsce w Łodzi. Odnosimy się wprost do tej smutnej historii, do tego, że powinniśmy wspominać i do tego może dając dodatkowy nacisk, by wspominać razem. Zawsze mówimy, że pamiętamy, zwracamy się do społeczności polskiej, by pamiętała razem z nami i mamy ten odzew pozytywny. Uroczyste otwarcie piątych jubileuszowych Dni Pamięci uświetniła swoją obecnością ambasador Izraela Anna Azari. Jest to już moja druga wizyta w Łodzi. Tu urodził się dziadek mojego męża. Czytałam Ziemię obiecaną Władysława Reymonta. Mam przed oczami tamtą epokę, którą konfrontuję z rozbudowującym się dziś miastem. Wojciech Nowicki przypomniał pięcioletnią historię obchodów i rolę, jaką odgrywa w tym projekcie Teatr Jaracza. Kultura pełnymi garściami, można powiedzieć, czerpie z dorobku kultury żydowskiej. W czasie inauguracji nawiązywano też do aktualnych wydarzeń we Francji i na świecie. Artyści w czasie próby dali przedsmak tego, co znajdzie się w spektaklu muzycznym pod tytułem Grają twoją piosenkę, rzecz o Andrzeju Właście, który urodzony w Łodzi 83 lata temu napisał 2000 piosenek, szlagierów, które nucimy do dziś. Mało kto wie, że Właść służył w Legionach, i był autorem bardzo pięknych piosenek legionowych. Jutrzejsze obchody rozpoczną się o 16:00 pokazem filmu dokumentalnego Świat Józefa.